Moim zdaniem trudno coś poważniejszego niż rozmyślne zabicie człowieka. Ludzie, którzy nie znają sprawy, mogliby pomyśleć, że Mary to kryminalistka. Poznałam Mary zaraz po jej zwolnieniu. Zadzwonił mój szef. Mary Wagner właśnie wyszła z więzienia, jest pod kościołem. Nie ma przy sobie żadnych rzeczy osobistych. Pada śnieg, a ona jest w sandałach. Czy możesz ją odebrać? Wtedy nie wiedziałam dokładnie, kim jest Mary Wagner. To już piąty raz od 2010 roku. Więc teraz znów jest w więzieniu. Tak naprawdę nie znam jej zbyt dobrze, bo zazwyczaj jest w więzieniu, gdy ją widzę. Potem przyprowadzają ją na salę rozpraw w kajdankach i siedzi w boksie dla oskarżonych, a z aresztantem nie wolno rozmawiać. To jest kobieta, której postawa jest rycerska, absolutnie. I która poświęca swoje życie po to, żeby wskazać na tę straszną rzecz, że w majestacie prawa, w państwie, które mieni się obrońcą praw ludzkich na całej ziemi, zabija się ludzi. Za to zabija się ludzi bezbronnych. Mary podkreślała to nie jeden raz. Ona nie chce, żeby to było o niej. Chce, żeby to było o dzieciach i o ratowaniu ich życia. Dlaczego jesteś człowiekiem? Dlatego, że nim jesteś, czy dlatego, że władza ci na to pozwala? A więc, czy możemy zacząć od początku? Nie jesteśmy prawnikami. Czy może pan pomóc nam zrozumieć sytuację pana klientki i jak działa w tym wypadku prawo kanadyjskie? Prawo kanadyjskie bazuje na angielskim prawie zwyczajowym. Nasz system prawny jest jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym na świecie, tak uważam. Ale oczywiście w wymierzaniu sprawiedliwości występuje czynnik ludzki. Mary Wagner to piękna, młoda kobieta, gotowa do poświęceń, gotowa iść do więzienia po to, by społeczeństwo zobaczyło, co się dzieje. Ale społeczeństwo nie zobaczy, bo media o tym milczą. Kiedy myślimy o więźniach czy systemie penitencjarnym, nigdy nie wyobrażamy sobie kogoś tak pełnego łaski, tak uduchowionego, a jednocześnie tak cichego i skromnego. Gdy na nią patrzysz, po prostu widzisz to w jej oczach, czujesz jej wewnętrzny spokój i coś cię do niej przyciąga. Jest to coś, co właśnie przyciąga innych do zastanowienia się nad tą sprawą. Przez to, że ona siedzi, że wielu ludzi mówi, no jak to możliwe? Jak to jest możliwe, że w takim kraju jak Kanadzie, gdzie za morderstwo się siedzi 4 lata czasami, osoba święta siedzi w kryminale. Broni tego, co słuszne i nie rezygnuje. I dlatego siedzi w więzieniu. Mogłaby wyjść choćby dziś, gdyby zgodziła się zaprzestać tego, co robi. Wiosną 2014 roku przybywamy do Kanady z Polski, gdzie dotarły wiadomości o przedłużającym się procesie Mary Wagner. Nie możemy odwiedzić jej z kamerą w Milton pod Toronto, gdzie od prawie 2 lat pozostaje więźniem. Tak długo, jak długo Mary jest aresztowana, ale jeszcze nie skazana, przeprowadzenie wywiadu nie będzie możliwe. Mary oczekuje na kolejną rozprawę w areszcie, ponieważ nie przyjmuje warunku zwolnienia, jaki postawił sąd. Sytuacja wygląda tak. Mary Wagner postawiono bardzo drobne, naprawdę nieistotne zarzuty. Ale ponieważ nie chce postąpić wbrew sumieniu, nie przyjęła warunków zwolnienia, jakie postawił sędzia, który powiedział: wyjdziesz za kaucją, jeśli obiecasz, że nie wrócisz pod tę klinikę.
Ale teraz siedzi już w areszcie znacznie dłużej, niż wyniósłby jakikolwiek wyrok, gdyby ją skazano. To wszystko zaczęło się w sierpniu 2012 roku, kiedy Mary Wagner weszła na teren kliniki aborcyjnej przy Lawrence Avenue w Toronto. Oficjalna nazwa to klinika dla kobiet. I zrobiła to, co już wcześniej robiła w podobnych sytuacjach. Miała ze sobą róże. Do każdej róży dołączona jest kartka z informacją pro-life. Mary wchodzi do budynku i rozdaje róże kobietom w poczekalni, mając nadzieję i modląc się o to, by zmieniły zdanie i uratowały własne nienarodzone dzieci przed aborcją, żeby nie przeszły przez kolejne drzwi do sali zabiegowej. Metoda jest prosta. Rozmawia z nimi i tłumaczy. Nie musicie tego robić. Pomogę wam, jeśli tego nie zrobicie. Były kobiety, które przyjęły róże, opuściły klinikę i pojechały do domu. Widziałam parę, która wyszła z kliniki i zapytałam, dlaczego wyszliście? Dali mi wtedy róże i powiedzieli, porozmawialiśmy z kimś w środku. Tak, słyszałam o przypadkach, gdy dziewczyny mimo wszystko decydowały się na aborcję, ale na własne oczy widziałam i takie, które opuszczały klinikę aborcyjną po rozmowie z Mary. W końcu personel wzywa policję. Tak było i w tym przypadku. Aresztują ją, zakuwają w kajdanki i zabierają na komisariat. W swoim zeznaniu przyznała się do zakłócenia pracy kliniki oraz do nieprzestrzegania warunku zawieszenia kary, czyli sądowego zakazu zbliżania się do kliniki. Takim zeznaniem w zasadzie wyręczyła oskarżyciela. Zdarzyło się raz, że Mary rozmawiała na terenie kliniki z jakąś kobietą i przyjechali policjanci, którzy bardzo brutalnie ją potraktowali, wyciągając siłą z budynku. Kobiety, które były świadkami zajścia, opuściły klinikę, bo stwierdziły, że nie chcą przechodzić aborcji, jeśli tak traktuje się osobę, która próbuje z nimi o tym porozmawiać. Ale prawo mówi, że wolno ci próbować ratować życie komuś, komu grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. A Mary uznaje, że nienarodzonym dzieciom na terenie kliniki aborcyjnej grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, że zabrano je tam, by je zabić. Nasze centrum położnicze mieści się pod numerem 300, a pod 302, tuż obok, jest klinika aborcyjna. Jak się wejdzie do centrum położniczego, to na drugim piętrze, na korytarzu, słychać, jak za ścianą pracuje maszyna aborcyjna. Te maszyny są dużo mocniejsze od zwykłego odkurzacza. Więc jak słyszysz ten dźwięk, to wiesz, że właśnie w tym momencie jakieś dziecko traci życie. Zabieg łyżeczkowania próżniowego jest dość prosty. Używamy wziernika, by otworzyć pochwę i dostać się do szyjki macicy. Następnie rozszerzamy szyjkę macicy przy pomocy tego narzędzia albo przy pomocy rozszerzacza pochwy po to, by przez rozszerzoną szyjkę macicy włożyć kuretę. Kureta jest podłączona do pompy próżniowej i wygląda mniej więcej tak, chociaż jest zazwyczaj dwa razy dłuższa i ma ukośne zakończenie. Wkłada się ją do macicy i włącza odsysanie. W tym momencie produkty zapłodnienia są wsysane przez rurkę do tego pojemnika. Jest bardzo łagodną osobą. Oczywiście, że jej protesty, których zresztą nie nazywa protestami, tylko doradztwem, mają zawsze łagodny przebieg. To łagodna dusza, dobry, delikatny człowiek. Z pewnością nie stwarza żadnego zagrożenia. Niestety trafił się sędzia na jednej z rozpraw, sam to słyszałem, który powiedział do Mary: Twój Bóg się myli. Nie ma miejsca na tej sali dla twojego Boga. Sędzia po prostu ją zwyzywał. Powiedział, że krzywdzi kobiety i w pewnym momencie, nawiązując, jak sądzę, do jej przekonań religijnych, powiedział: Mylisz się i twój Bóg się myli.
Niewiarygodne zdanie w ustach sędziego. Co ciekawe, Mary Wagner nie złożyła jeszcze zeznań. Nie wspomniała w sądzie nic o Bogu. To, że sędzia sam podniósł tę kwestię podczas procesu, świadczy o jego ewidentnym uprzedzeniu. Gdyby ten sędzia powiedział coś takiego o jakiejkolwiek innej mniejszości w Kanadzie, jego słowa znalazłyby się na czołówkach wszystkich gazet. Prasa świecka, media głównego nurtu kłamią albo nie mówią całej prawdy o tej sprawie. Są z góry nastawieni pro-choice, czyli za tak zwanym wyborem. Większość kobiet w takiej sytuacji nie ma ani wyboru, ani wsparcia. Są za to pod wszechobecną presją rodziców, chłopaków, czy choćby własnych planów zawodowych. Wybór to ostatnia rzecz, jakiej doświadcza kobieta, która zachodzi w ciążę kryzysową i która słyszy ze wszystkich stron, że aborcja to jedyne wyjście. Człowiek ma sumienie jednak, wie, że to jest coś sprzecznego z naturą. I ktoś mu powie, słuchaj, no zastanów się, weź się prześpi jeszcze z tym, a tutaj masz, możesz tam zadzwonić, oni ci coś powiedzą i tak dalej. I to jest nieprawdopodobna zasługa, bo wyobraźmy sobie, że ktoś uratuje jednego człowieka, a jak ktoś uratuje 10, to przecież to jest bohater. I ja tak na nią patrzę. Byłem w Milton, w areszcie śledczym dla kobiet pod Toronto. To jest widzenie przez szybę, przez telefon. No i cóż, no jest to wspaniała, ciepła, miła osoba. Właśnie to jest w tej jej walce. Jest to niesamowite, że ona nie walczy krzykiem, agresją, bronią. Ona walczy całą swoją osobą, całym swoim przykładem życia. Mary naprawdę zależy na ludziach, dlatego mówi otwarcie, że prawo kobiety do pełnej wiedzy na temat krzywdy, jaką wyrządza jej aborcja, oraz prawo do ochrony życia nienarodzonego dziecka są najważniejsze. Mary uczyni wszystko, by kobieta wiedziała dokładnie, co robi, i żeby otaczała ją troska i opieka, tak, by mogła sama podjąć właściwą decyzję po zajściu w ciążę kryzysową. Takiej postawy w żaden sposób nie można nazwać zdradą ruchu feministycznego. Pierwszą feministką w Ameryce Północnej była sufrażystka Alice Paul. Powiedziała, że aborcja to jeden z najgorszych przykładów gwałcenia praw człowieka. Więc jak się spojrzy na pierwsze feministki i zdecydowaną postawę pro-life, to widzimy, że opowiedzenie się za życiem wcale nie kłóci się z feminizmem, wręcz przeciwnie. Opowiadając się za życiem, domagamy się całościowej ochrony dla kobiet. Jak to mówimy, od łona do grobu, a nie tylko od chwili narodzin. I patrzymy teraz do środka na szyjkę macicy. Patrząc na szyjkę macicy, aborter bierze kleszcze i mocno je zaciska. W tym momencie z pochwy usunięte zostają rozszerzacze szyjki macicy. Następnie aborter zaczyna usuwać produkty zapłodnienia. Na tym zabieg się kończy. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na stolik chirurgiczny, na który odkłada się wydobyte części. Jest bardzo ważne, by były tam dwie ręce, dwie nogi, korpus i głowa, bo inaczej coś zostało w środku. Ten cały aborcyjny szał tak naprawdę zaczął się od antykoncepcji. Margaret Sanger, założycielka Planned Parenthood, promowała aborcję. Ale bez sukcesów, bo ludzie uważali aborcję za coś straszliwego. I wtedy uznała, że jeśli uda się wprowadzić etap pośredni, wtedy ludzie to zaakceptują. I zaczęła promować antykoncepcję z dużym sukcesem. I naturalną konsekwencją tego kroku, choć